Witam w trzecim odcinku Kompasu, komentarza pastora. Dziś obcy i DNA chrześcijaństwa. Dziękuję za 1000 wyświetleń poprzedniego odcinka Najciemniej pod latarnią. Przypominam, że zawsze pod każdym odcinkiem na naszym profilu na Facebooku możecie zostawiać swoje komentarze. W minionym tygodniu moją uwagę przykuły dwa wydarzenia. Po pierwsze impreza u redaktora Mazurka z RMF FM, a właściwie to obecność na niej polityków opozycji i polityków partii rządzącej. A po drugie, i chyba nawet bardziej, pierwsze śmierci na granicy. O tym za chwilę. Najpierw zacznijmy od imprezy u redaktora Mazurka. Dwóch polityków opozycyjnej partii stanęło za tę imprezę na dywaniku u szefa swojej partii. Sprawdziło się znane powiedzenie, że pić trzeba umieć. Ja nie umiem, więc nie piję. Najchętniej poleciłbym to wszystkim innym. Nie piję od 37 lat własnego wyboru, więc o samym piciu mówił tutaj nie będę, ale ta impreza i jej konsekwencje pokazały, że może nawet jeszcze bardziej niż samo picie szkodzi picie w niewłaściwym towarzystwie. Panom politykom i innym smakoszom trunków dedykuję dwa fragmenty z ponadczasowej księgi, jaką jest właśnie Biblia. Oba z księgi przypowieści. Nie patrz na winy, jak się czerwieni i jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. I ewidentnie, po tej imprezie niektórych ukąsił ten wąż alkoholu, może nie w postaci kaca, ale innych nieprzyjemnych konsekwencji. Ukąsił, bo nie znali lub nie pamiętali innego fragmentu z tej samej księgi. Królom nie wypada pić wina albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Choć tekst ten mówi o królach i książętach, to jednak dzisiaj miałby zastosowanie do władców, przedstawicieli władzy, czyli polityków. I ostrzega, że picie alkoholu szkodzi sprawiedliwej legislacji i prawom zwykłych ludzi. Natomiast przed niewłaściwym towarzystwem ostrzega choćby Księga Psalmów. Już w jej pierwszym psalmie czytamy: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Zatem, drodzy panowie politycy, nie warto pić alkoholu, a jeszcze bardziej nie warto go pić w towarzystwie wątpliwej reputacji. A co do pierwszych śmierci na granicy. Zmarło już bodaj 6 osób spośród przybyszów, którzy przetrzymywani są na granicy z Białorusią, albo nawet dostali się kilka kilometrów w głąb naszego kraju, ale zostali z powrotem wypchnięci na granicę przez nasze służby. Osoby te zmarły z wycieńczenia, zmarły z chłodu, niedożywienia, stresu. Zmarły, bo nie trzymano i konsekwentnie łamano wszelkie procedury i umowy międzynarodowe, które nas zobowiązują. Ci ludzie woleli tułać się po lasach, nawet po przekroczeniu już naszej granicy, niż ujawnić się polskim służbom w obawie przed odstawieniem ich z powrotem na granicę i wypchnięciem na stronę białoruską. Umarli, bo stali się zakładnikami cynicznej gry politycznej po obu stronach granicy. Nie mam kompetencji, by udzielać polskim władzom pouczeń co do sposobu rozwiązania kryzysu granicznego. Ale ponieważ często widzę przedstawicieli naszych władz podczas różnych nabożeństw, imprez kościelnych, w otoczeniu hierarchów, pokazujących swoją religijność, powołujących się na nią, stojących często za amboną, to myślę, że nie obrażą się na mnie, jeśli przypomnę im i sporej części naszych obywateli biblijne stanowisko na temat uchodźców i w ogóle szerzej imigrantów, nazywanych w Biblii potocznie
przybyszami albo przychodniami. Stosunek do przychodniów bowiem będzie na sądzie ostatecznym testem, miarą naszego chrześcijaństwa, jego autentyczności. To DNA chrześcijaństwa, nasze chrześcijańskie dziedzictwo i jego istota. A tam czytam, choćby w Ewangelii Mateusza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, powie tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo, albowiem byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. O obcych przybyszach mówi nawet dekalog w przykazaniu o święceniu Bożego Dnia Świętego, czyli szabatu. Czytam w Księdze Wyjścia: ale siódmy dzień jest szabatem dla Pana, Twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani przybysz, który mieszka w Twoim domu. Czytamy tam, a przypomnę, dekalog został zapisany według Biblii własnym palcem samego Boga. Czytamy tam, że przybysze na obcej ziemi, wśród obcego narodu, też mają swoje prawa. Nawet prawo do odpoczynku po pracy. A co dopiero do życia? A co dopiero prawo do humanitarnego traktowania? Również Chrystusowa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie też ukazuje, że napotkanym na naszej drodze ludziom w potrzebie, rannym, chorym, powinniśmy jako chrześcijanie okazać podstawową pomoc, nie pytając o ich narodowość ani wyznanie. O tym możecie przeczytać choćby w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. Ale to nie żadni uchodźcy, słyszę. To tylko emigranci ekonomiczni. A nawet jeśli, to mamy im pozwolić zamarznąć na naszej granicy czy w naszych przygranicznych lasach? A nasi obecni emigranci, polscy, na zachodzie, to uciekli z Polski przed wojną? Czy wyjeżdżali za chlebem? Nawet patriarcha Abraham doświadczył emigracji za chlebem, gdy, jak czytamy w Księdze Rodzaju, udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. Skoro nie odmawiamy tego prawa sobie, to nie odmawiajmy go też innym. W końcu mały Jezus, jego matka Maria i przybrany ojciec Józef też kiedyś uciekli do Egiptu, bo w ich własnym kraju groziła im śmierć. Byli uchodźcami zdanymi na łaskę obcego narodu, ludzi obcego wyznania. I tak sobie myślę, co by było, gdyby przyszło im uciekać nie 2000 lat temu, jak niedługo będziemy sobie o tym przypominać, choćby podczas świąt Bożego Narodzenia. Gdyby przyszło im uciekać nie 2000 lat temu do Egiptu, a dziś przez różne kraje do Polski i stanęliby ze swoją śniadą cerą i małym dzieckiem na granicy z Białorusią. Wstyd mi, jako Polakowi, że właśnie jako Polacy, którzy musieli tyle razy uciekać ze swego kraju przed najeźdźcami, okupantami, komunistami, zaborcami jeszcze wcześniej, biedą, że naród, którego 1/4 mieszka poza Polską jako emigranci, głównie ekonomiczni, dziś pozwala sobie wmawiać, że ludzie na tej granicy to sami terroryści, pedofile, a nawet zoofile. Jak nas zaledwie wczoraj oświecono podczas ministerialnej rządowej konferencji w państwowej telewizji.
Brakowało tylko dodać, że może jeszcze przenoszą insekty. Wypisz, wymaluj. Jakbym czytał niemieckie dzienniki nazistów z lat 30., głoszące, że Żydzi roznosili wszy i tyfus i dlatego należy się ich pozbyć. I jeszcze jedno. Naziści też opatrywali tamte propagandowe materiały obrzydliwymi obrazkami Żydów. Wstyd mi, że jakaś część naszego społeczeństwa daje się na to złapać i okazuje wzgardę, wrogość lub choćby tylko obojętność tym obcym przybyszom i wobec ich losu. Ja rozumiem, bo nie chcę być oskarżony, że nie rozumiem różnych obaw, chociaż oczywiście możecie i to wyrazić w swoich komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Ja rozumiem różne obawy, ale agresja, nienawiść, pogarda wobec obcych, no wybaczcie, ale nie mieszczą się w rozumianym przeze mnie kanonie chrześcijaństwa. Nie mieszczą się w DNA chrześcijaństwa. Mam wrażenie, że z pięknego niegdyś hasła, które było obecne i jest na wielu polskich sztandarach bojowych, Bóg, honor, ojczyzna, została nam już tylko ojczyzna. No i na koniec ciekawy zbieg okoliczności. Wczorajsza ministerialna konferencja o muzułmańskich terrorystach, zoofilach została zwołana zaledwie kilka godzin po ujawnieniu w prasie nepotyzmu i kolesiostwa na masową skalę w spółkach Skarbu Państwa. Przypadek? Nie sądzę. Ale o tym być może więcej za tydzień, chyba że życie znowu nas czymś zaskoczy. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze. Zapraszam w przyszłym tygodniu.